Idziemy na latarnię. Plejciuś też idzie. Chodź, Plejciuś. Jesteśmy już blisko latarni Stilo. Słuchajcie, przyjechaliśmy do latarni Stilo, bo ostatnio, słuchajcie, ją zauważyliśmy w najnowszym teledysku Dawida Podsiadło i chyba Darii Zawiało. Jest ona właśnie użyta, że tak powiem, w teledysku. I tak nas, słuchajcie, natknęło, bo na tej latarni byłam ja z moim mężem, jak jeszcze nie mieliśmy dzieci. I to była nasza pierwsza latarnia, w zasadzie pierwsza latarnia morska, na którą zabrał mnie mój mąż. Pamiętam, że jak weszłam na nią, to miałam straszny lęk wysokości. I mama się bała, była taka kratkowata. A teraz, słuchajcie, jesteśmy tutaj z dziećmi i zabraliśmy dzieci, żeby zobaczyły tą piękną latarnię, bo one tak naprawdę zwiedziły z nami wszystkie latarnie nad naszym polskim morzem, ale została nam jeszcze właśnie ta latarnia Stilo. Z dziećmi nie byliśmy. O, już tutaj ją widać. O, tam przebija. No, troszeczkę trzeba się tutaj przebić pod górę. No, trochę kurde jest. Ale już jesteśmy prawie na prostej, także... Ile to jest? Kilometr. Może nawet nie. Piękna latarnia, która ma trzy kolory. Od dołu czarny, później na środku biały. To jest taka typowa morska. I u góry czerwony. Możemy w górę. Piękno. Czego w górę? Jeszcze idziemy. Wchodzimy. Minus. Wchodzimy do kolejnej części. Tak. Do czerwonej części. No. Wiesz co? Zobacz, jaki klimat. Jesteśmy w czerwonej części. Mhm. Okienko klimatyczne. Piękne widoki. Tu już jest wyjście. Jesteś bardzo dzielna. Tak, zmienili. Mhm. Teraz poczekaj, kochanie, pomalutku. Poczekaj na mamę. Bo jak wieje! Ale jest cieplutko. Nie jest jakoś bardzo zimno. Bo jeszcze okulary spadną. Czekaj, mogę cię wziąć. Chodź, pójdziemy sobie w tą stronę, bo tam dopiero morze widać. Idź pierwsza. No, malutku. Moja latarniowa dziewczyna! Ale powoli. I znowu zaraz. Wchodzimy? No jeszcze chwilka, kochanie. Jest strzałka? No. Dobra, Plejciuś też prowadzi. O, jednak pachnie. No. Boże, zawsze w tych lasach koło latarni tak pięknie pachnie. Tak. Tak naprawdę to jest drugi raz nad morzem. Bo raz byliśmy, gdzie my byliśmy wtedy? Gdzie to było? Myślę. Nie mogę sobie przypomnieć, poczekaj. Wstegnie. W Stegnie, no właśnie, ale to wtedy była zima, bo to był chyba luty albo marzec, początek marca. Status jest taki, że można w niego rzucać. Luty? Ale było tak zimno? Nie, no Plejciuś wtedy też trochę biegał, nie? Po plaży. I wtedy było też tak dużo ludzi. No, chodź. Ale mi... Chodź. Tam był może jeden pies. Będzie mokry.
Jaka jest czysta woda? Pleciuś! Pleciuś! Nikt na ciebie plej nie szczeka, tylko ty na wszystkich szczekasz. To prawda, plej, ty byś. Przynieś plejciuś. Plejciuś. Dopada. Teraz już słuchajcie, wracamy z plaży. No powiem wam, że tutaj akurat teraz już jest za nami pusto, ale tak naprawdę dzikie tłumy. I teraz chcemy coś zjeść, bo już mamy godzinę około 17, a mamy tak 2,5 godziny drogi do domu, więc teraz poszukamy czegoś do zjedzenia. No ale bez skóry? Wcinamy. Plejciuś. A ci dał w końcu? No. Plejciuś jest też bardzo dzielny. Plejciuś jest super. No wiem. Idziemy, słuchajcie, na te wydmy lubiatowskie, ale powiem wam, że to naprawdę jest mega kawał. Tutaj mamy taką wieżę, to jest taka dostrzegalnia pożarowa. Tak jest to opisane, więc idziemy dalej. Słuchajcie, droga jest taka, więc idziemy. Ciekawe miejsce. No zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. Jesteśmy tutaj na tych większych wydmach. Ptaszki pięknie śpiewają, słońce zachodzi. Zobaczcie, jakie tutaj są połacie tego piasku. Naprawdę powiem wam, że to wygląda jak taka mega ogromna piaskownica. No tutaj, słuchajcie, dzieci to by miały mega frajdę się bawić. Na przykład tam, pokażę wam palcem, o, tam jest taki piękny biały piasek. Ale teraz idziemy na te mniejsze wydmy. I tam podobno jeszcze są jakieś mostki, kładki, schody. Więc chcemy to też koniecznie zobaczyć. A czemu te schody to są pod schody? No dobra, idziemy zobaczyć, jak wygląda u góry. Chodź, plejciuś. Plejciuś! Plejciuś! No idziemy, tak. Idziemy. Nina bardzo ładnie czyta. Bardzo ładnie czyta. No nie wydaje mi się, że te szkole to będzie czytają.
No Michał jeszcze w przedszkolu nie czytał, a ona już czyta. W twojej grupie? U niej w grupie akurat dużo dzieci czyta, ale u Michała, jak Michał chodził do przedszkola, to Michał nie czytał jeszcze w przedszkolu, dopiero w pierwszej klasie. Plejciuś, nie dzisiaj. Michał. Idziesz zamazany. Plejciuś. No słuchajcie, mamy piękny zachód słońca. Tam w oddali morze. No cudne miejsce, powiem wam. Cudne miejsce, naprawdę mega, mega nam się spodobało tutaj. I myślę, że tutaj wrócimy jesienią. I na Stilo, i właśnie tutaj na te wydmy. No, przecudne miejsce. A jesienią myślę, że też tutaj będzie spoko. Bardzo ładne te schody. Mhm. Ale w ogóle bardzo ładne te schody, nie? No, ładne, ładne. Takie nowe. Jest, ale wyglądacie teraz, jakbyście siedzieli po prostu nad skarpą jakąś wielką. Boże, kiełbutek. Jakbyś spadł, to byś poleciał po prostu tam w te chaszcze. A te chaszcze ucinają, ucinają palce. No. Zrób nam zdjęcie, jak tak siedzimy tyłem.